Trwa plebiscyt na nazwę nowego parku, który niebawem powstanie na osiedlu Północ w Suwałkach. Położona w środku blokowiska Zielona Oaza z infrastrukturą sprzyjającą rekreacji była od dawna oczekiwana przez mieszkańców tej części miasta. Po konsultacjach społecznych ustalono, jak ten teren będzie wyglądał. Na przełomie kwietnia i maja ratusz przyjmował zgłoszenia zawierające propozycje nazwy dla nowego parku. Do ratusza wpłynęło 136 pomysłów. Komisja powołana przez prezydenta miasta z tego całkiem pokaźnego wachlarza wyłoniła 10 propozycji i zgodnie z wcześniej ustaloną procedurą Poddała je pod głosowanie. Cztery pomysły to propozycje uhonorowania osób mających związek z miastem. Wśród nich urodzony w suwałkach znany reżyser Andrzej Wajda. Artysta, malarz, rzeźbiarz, grafik, jednym słowem współczesny człowiek renesansu. Andrzej Strumiło. Kolejny proponowany patron to Aleksander Putra, działacz społeczny i polityczny, poseł na Sejm Ustawodawczy, ale także założyciel i komendant okręgu POW na Subalszczyźnie. Ostatniego z potencjalnych patronów bliżej przedstawiać nie trzeba. To prezydent Józef Gajewski. Inne propozycje to Oaza Północy, ogrody suwalskie, Park Północny, Północny Skwer czy Zielone zacisze. Sonda dostępna jest na stronie umsuwalki.pl. Swój wybór należy w niej potwierdzić, podając numer telefonu. Głosować na jedną z nazw można do 23 maja bieżącego roku. Autor zwycięskiej nazwy dostanie od samorządu nagrodę w wysokości 1000 zł.